jestem Kamil, ze mną jest Ola. No hej. Widziałem, że wam się poprzedni odcinek bardzo spodobał, było dużo łapek w górę. Dlatego nagrywamy kolejny odcinek z Olą. O kurwa, spadłam. A tu jest chyba drabina. Czy nie? Nie wiem, tu chyba trzeba zjechać tędy, no. Zjeżdżam. Jak? No F nacisnąłem. O, wróciło. A ja spadłam. Już chyba nie dam rady tam dojechać. Tam dużo nie straciłaś. Gramy... What? No. Ej, bo mogę tym wózkiem jeździć, tak? Nie, bo nie mamy kluczyków. A, to ja z tyłu siedziałem. Dobra. Co ty pieprzysz? Patrz, jeżdżę. Bum. Bum. Ja nie mogę robić. Tak, ja nawet nie wiem, jak coś tu podnieść. Dobra, wysiądź. Jak się wysiada? Co my tu mamy zrobić w ogóle? Jakiś kontener znaleźć. Aha. A już tu psy jadą. O, mam. Tak? O kurde. Strzelaj w niego! Tam w środku jest opancerzone w cztery dupy. Kuloodporny jest. No halo! Dobra, nie żyje. Kurczy byk kuloodporny, no. Coś było w tym kontenerze? Aha. No nie wiem, o co chodzi, no. Wiem tyle, co ty. To muszę. Dobra, ja wiem. No, to mu ufanie ty wie. Tutaj jest kontener, mur, coś tam, tak się nazywa. No, dalej. I tyle. I te kontenery mamy przeszukiwać. Czy tam pisze mur, coś tam. To mamy coś znaleźć. Wszystkie te, co piszą mur, coś tam, tak? Tak. Olać policjanta. O, co to jest? Kurde, kokainę jakąś znalazł. A to chyba nie o to chodziło, nie? Cholera, trzeba przeładować. Oczywiście nie wiemy dokładnie, o co w tej misji chodzi. Gramy, nagrywamy, bawimy się. Wszystko na spontanie, jak widać. A widziałem, że bardzo wam się ostatni odcinek spodobał. Prawda, Olu, bo było dużo łapek w górę i w ogóle był bardzo fajny, więc postanowiliśmy jeszcze jeden wam nagrać. No tu samą kokainę jakąś znajduję. Czekaj. Tu mamy malutki upgrade'ik broni. Aha, to te beczki wybuchają. Fajnie wiedzieć. Samo pozbieram. Też? No. Kurde, ale ich dużo. Musimy znaleźć kryptę? Jaką kryptę?
No nie wiem, ult to jest inaczej krypta sklepienie. Co? W tych kontenerach. Nie wiem, krążę tu w kółko, ja pierdzielę. Nie wiem, co szukamy. Coś. Tam. Ła. Ten. Coś tu? Lecz. Nie. Tu, lecz. Ginaś? No. Egna. A, dobra, urodziłem. Już dobra. To co walimy? Na górę? Tutaj mogą cię lecić prądem. No to ja też mam ten taki bajer, ale ja go nie używam. O, tu coś jest? Co ja tam widzę? A, tu otworzyłem. Oła. Jezus, i tutaj jest. Oła. Mam tyle życia. No ja wcale. Wariatka z ciebie, też bym chciał tyle mieć. Przed chwilą tutaj typa zabiłem, co on tu robił? I to jeszcze poziom trudny jest. Nie wiem, co my mamy szukać, no. Właśnie też nie. Coś tu drilluje, bez nas to zdrilluje, dobra? O, to też sam mogę zdrillować. Nawet nie wiem, czy trzeba, ale... Musimy w tym kontenerze coś znaleźć. Szukaj kontenerów, a ja podrilluję, może coś tam, jakieś pieniądze znajdę. Cholera, martwi mnie to, że mam mało życia. Już przechodzimy to na poziomie trudnym, bo łatwo okazał się za łatwe dla nas oczywiście. A nie był łatwy, tylko normalny. O, mam! Co tam takiego masz? Tylko potrzebuję tego. No. Jak się nazywa ten. Kombinerek? Nie kom. Klucza. O, klucza potrzebuję. Zobacz na górze, czy masz klucza. No właśnie, otwieram coś, jakieś drzwi dryluję, nie wiem, może o to chodzi. Taki klucz francuski? Nie, jak się taki klucz nazywa. Normalny. Czekaj, bo mam za głośno tą grę. Jesus. Tu zostało jeszcze 8 sekund. Tutaj. Okay. Tu jest jakaś walizka. Okej, okay. Teraz już mi wygodnie. Tutaj jest. Ej, ale pisze ci, gdzie masz ten klucz. 20 metrów, dobra. Nie, tam to musisz to naprawić, a nie gdzie jest klucz. Musimy się rozejrzeć po magazynie. Umiem warehouse, bo ja się tego uczyłam. Warehouse to jest magazyn. Musimy rozejrzeć się po magazynie i znaleźć ten klucz. No jeden znalazłem, popsułem, no. Bo to nie popsuł. Naprawić, to trzeba popsuć. Patrz, trzeba wsadzić, żeby wiatraki zatrzymać. Aha, no to... jeden znalazłem. Musimy... czekaj, to ja tutaj torbę zostawię, bo ja nie wiem, coś tu w ogóle wziąłem. Dobra. Jeden... to jeden mam. Leciłem tam. Tu jest drugi. Dobra, mam drugi. Wsadzam drugi. Jeszcze jeden.
Jeszcze jeden. Zara, nie pamiętam, czy gdzieś taki był w drodze. Ło! Co? Jest tutaj, trzeba wydrylować to. Ja cię! Szkoda, że tutaj drzwi nie można zamykać. Ten, i tu jest drugi w ogóle. Czyli w tych są dwa. Dobra. Drylujmy jedna. Będzie dobrze. Ogólnie to mogą być takie dłuższe odcinki, ale widzicie, tu się coś dzieje. Tutaj nie ma jak w CS-ie, że stoimy tylko. Cały czas coś dzieje. Znalazłeś kartę magnetyczną. Dobra, mam klucz. Którą tutaj mogłeś użyć zamiast wiertarki. Mam klucz, no w drugich też były klucz. Mam. Okej. Popsuta. No i co teraz? Czekamy, aż się ten zepsuje. Ja bym w to strzelał, żeby to popsuć, nie? Nie. Teraz się temperatura, coś tam o temperaturze wiem, było. Rozumiem, tylko mówię, że ja bym w to strzelał, żeby to popsuć. A z tyłu jest safe. Z drugiej strony. No dobra, temperatura rośnie. Też czujesz, że ten klucz będzie jeszcze potrzebny. Ja wezmę tą drylownicę, naprawię. Aha. No, coś tam. Aha, się musimy ukraść. Okej. O co to jest? Co mamy tu ukraść? No mamy to ukraść i zanieść. O kurde, ale my jesteśmy wolni. Jakieś głowice są. No i mamy je ukraść i przenieść 300 ileś tam kilometrów. Boże, kilometrów, metrów. No. Chyba to są. O Boże. Ej, ty idziesz górą czy dworem? Bo ja właśnie nie wiem, czy to jest na górze czy na dworze. Idę najpierw na górę. Idź górą. O nie, to chyba jest dworem, bo wiesz ile jest na dworze przeciwników? A, to pewnie tak. Na dworze jest tyle przeciwników. Co mogę, to zabiłem, nie? My za wolni jesteśmy, żeby chyba tak iść, wiesz? Dobra, reanimują cię, to ja osłaniam ich. Ja cię kręcę, no już życia nie mam. O, zginąłem. Dzięki. Aha, zginęłam. Snajperzy są. Za 4 minuty się odradzam. Aaa, snajper. Wow! Opa, jak mnie napieprza w plecy, no. Gdzie to jest? Ty się tego... coś takiego jak snajperka. Nie ma szans, że my to przeniesiemy. Pa, my nie wyjdziemy nawet stąd.
Gdy tylko stąd wyjdziemy, to już giniemy. No, już nie mam życia, nawet nie wiem skąd. O, czyli to jest za jed... A, 1 na 6. Ja pierdzielę. No, a ile jest za jedno? Dobra, witamy po szybkim przyspieszeniu. Już widzieliście, jakie trudne jest przeniesienie tego. Więc nie wiem, jak my to zrobimy. Albo ja sobie to potnę i zobaczycie tylko, jak to oddajemy. Bo to nie ma sensu, kurczę. 20 minut niesienia jednego tego. Patrzcie, jak to wolno idzie w ogóle. Aha. Nie dość, że jeszcze broni nie mamy. Wszystkie kulki poleciały. Damy zygzaczkiem. Poschowam się tu. O. Ej! Tak. A nie, dobra. Myślałem, że oni nam ten towar zabierają. O ja pierdzielę, a teraz się dostań tam do środka. O nie, tu już jest jeden. A jest drugie wejście do środka. Tylko się od tyłu. Chyba, że jest tylko tu jedno. Nie wejdziemy tam. Dam radę. No to dawaj. Idę. Oh fuck. Strzelaj w niego, bocie. Ty siedzisz na plecach? Nie, nie. Bo ktoś musi ich tu przyczyścić przecież. Dawaj, jedź do tego hangaru. Do hangaru, do środka. O, gdzieś tak. Czekaj, gdzie to jest w ogóle? Tutaj jest jedna, no weźże to. Dobra. No, podjedź tutaj. Czy gdzie? Chuj wie, nie wiem. Ty jesteś w środku? Tak, w środku hangaru. No to chodź na zewnątrz! No jak ja z tym idę? Jak z tym paczką idę, Jezus. Ej, da się na to wózek załadować. Dawaj, chodź tu. Ja pierdzielę, ale my kretyni jesteśmy. Ale
Nie wiem, czy wózkiem, czy tym, bo nie wiem, na ile jeden wózek można załadować. Bo ja na ten ładuję. Po prostu na widły mu to rzucasz. Jadę. Mam Lambo. Dobra, na pewno dwa się da załadować. Zobaczę, czy się da więcej. A jak coś, to dwa tylko zostały jeszcze. Więc ty załadujesz dwa na swój. No dobra, no zostaw go tutaj. I po prostu idź i ładuj. Dzięki. Też nie ma sensu jeździć. Dobra, ja trzy załadowałem. To albo zrobimy to tak, że zobaczmy, czy się da czwarty załadować. Jeżeli da się, to jedna osoba pojedzie, druga będzie osłaniała. A jeżeli nie, to będziemy musieli wziąć dwa. Na dwa jeździć. To, co ty załadowałeś, to nie jest ta paczka. To jest, co ja ją gdzieś tam znalazłem. To na pewno będzie jakaś dodatkowa. Ale ją możesz na plecy wziąć i wsiąść ze mną na wózek, w razie czego. Ej, nie, nie, Ola, Ola, help! No co? No patrz, co tu się dzieje ze mną! Ja ginę, a ty patrzysz tylko. No, zginąłem. Tak, medyk może? Halo? Ktoś może? Dziękuję. Ja kulek nie mam już kompletnie. Niczym. Mam ostatnie 30 kulek. Ej, nie, nie mogę już tej torby jednej wziąć. Weź tą jedną torbę ode mnie. I najwyżej spróbuj, bo tylko trzy mogę jednak. Spróbuj ją wziąć i spróbuj wsiąść do tyłu. Siedzisz? Nie, jeszcze. Nie, nie mogę z tym. No to w takim razie musisz iść do wózka. Dobra, to bierz, idź z tym do swojego wózka, a ja z tym już jadę. Patrzcie, jak się jedzie bricką. No nie, no ginę. Ewidentnie zginę. A, zginę. Ja pierdzielę, jestem w więzieniu. Wózek jest na dworze. Ja pierdzielę. Jeden wózek jest, Ola, na dworze z trzema tymi. No dobrze, że mogę wyjechać swoim. No ale ty masz jedną walizkę, a tam są trzy. Ja pieprzy, dobra. No bo lepiej dostarczyć trzy walizki czy jedną? Nie wiem, co tu się dzieje. Ale ja się odradzę za 3 minuty. Gdzie oni mnie biją? Snajperzy. Widzisz lasery? Takie czerwone kropki? To jest snajper. Jak on cię odrodzi, to szybko na wózek. I może ci się uda. Tylko nie do tyłu wsiąść. Mnie zrespiło z tyłu na wózku. Jestem z tyłu u ciebie na wózku. Nie wjadę. To nie wiedziesz. Chyba nie jeść. Ej, ale to nie tędy się jechało. Tędy? Ej, ale co tu tu robi? Tego tu nie było. Ej, tędy tyłem wjedziesz. Próbuję tych snajperów z góry zdjąć. Wiedziesz? Ty tyfy! Ja się spakowałam! Znaczy? A ty mnie przyjebali! Co? Co? Ej, spakowałam się! Nie mogę wyjść! Co? Jak to auto się tu znalazło? Nie mogę wyjść, Kamil!
Wyjść nie możesz, czy wyjechać? Wyjechać. No jak tym autem jadą? A, znaczy... Jak oni tym autem jeżdżą? Ej! Nie wiem. O Jezus, no nie mogę teraz odebrać, nagrywam. O nie, tędy się nie jedzie. A może jedzie, dobra. 100 metrów. I mamy już 4 torby, czyli jeszcze po 2 trzeba wrócić. Wracasz po nie, czy jak? Tak. Tak? Dobra. Ja tam zaraz do ciebie dołączę. Mam tylko nadzieję, bo nie mam zbyt duże życie. No mam tylko te jadę odnieść, a wiesz ile tu snajperów jest? No Jezus, nagrywam, nie dzwońcie! Już cały kevlar straciłem. Mi 40 metrów. Ale to widzę, życia nie masz kompletnie. Okej, mamy 4. Jadę do ciebie. Słuchaj, bo ja nie wiem, gdzie po te torby się idzie. O nie, zginęłam. No to ja nie w tym kierunku w takim razie jadę. Nie mów, że jesteś w więzieniu. Nie, nie jestem. Dobrze, bo ja nie wiem gdzie jechać. Próbuj chociaż załadować na wózek. Jeżeli ci się uda nim dojechać tutaj, to ja cię będę już osłaniał, tylko... Udało. Tam do ciebie jadę wózeczkiem. Wózki powinny być opancerzone, ja pierdzielę. Trzymaj się tam do tyłu. Tam jeden, ten był na drodze, nie wiem czy pamiętasz. Jedna torba. I z nią będzie największy problem. Nie wiem, czy ją wzięłam. Tak? Masz ją na wózku? No. Ale na tym, co jest ta druga? Dwie. Masz dwie? Dobra. W sumie masz trzy, bo jedną wzięliśmy, co tam otworzyłem drelownicę. Bo widzę, że wieziesz trzy. Dobra. Dobra, to ja tu zostawiam w takim razie wózek. Ja zaraz skinę jak... No właśnie idę, będę cię osłaniał, ale już nie będę jeździł. Okej, okej. Ciebie zabiję, ciebie zabiję. Snajperów z góry pozabijam. Zabijam gościa wózkiem widło. Oła, oła! Też nie mam życia. Jedź, 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 jedź. Jadę. K
Kolarza gdzie? Tutaj. Cały czas za mną. Ja tutaj kieruję do przodu. Już jadę. Mój wózek wjechał. Centralnie. Już tak obok ciebie będę szedł. Dobra, jeden po głowie dostał. Jezu, to nie ten wagon. Tam. O nie, kulek nie mam. O nie, nie żyje. Może jakiś bot by mnie uratował. Dobra, poświęciłem się, no ale nikt mnie już nie uratuje, nie ma szans. No, dasz radę. Źle zrobiłaś może. Wiesz dlaczego? Mogłaś sobie wejść na pociąg i nie, weź to podnieś. Wejdź na pociąg. Wejdź do pociągu. Czego ty cały czas strzelasz? Nie strzelam. Nie cały czas strzelasz. I z pociągu bierz te walizki. I wrzucaj je tu, ale z pociągu... No ale wejdź na to, Olu. No weszłam. No, u mnie w ogóle cały czas strzelasz. Nie wiem, co się stało. No nie schodź z pociągu! No spadłam! No ty... jak się wcierasz na mnie. No bo kurde, robisz głupio! Dobrze, że ty wszystko dobrze robisz. Poświęciłem się, żeby przeszło. Co mamy jeszcze 8 sztuk przenieść tam było? Dobra, nieważne. Mi się troszkę kilka razy zginęło. Ola zrobiła misję, co też zrobiła... No dobra, ale zrobiła. Ile kasy dostaliśmy za tą misję? Więc dziękuję bardzo za obejrzenie. Była ze mną Ola. No hej. Która na mnie krzyczy i w ogóle jest dla mnie zła, niedobra. I jeżeli wam się podobało, zostawcie łapkę w górę, a będzie więcej takich odcinków. Bo widzę, że wam się te odcinki podobają. To jest już drugi odcineczek. Na pewno będzie więcej. Teraz trzymajcie się. Cześć. No i Olu, jeszcze papa musisz tak. Pa. Pa.